Witam serdecznie już w 7 odcinku cyklu Drugie Dno. Tym razem opowiem troszkę o wejściu do kościoła. Miałem niezwykłą sytuację na ostatnim ślubie i chciałem Michała i Sylwii, chciałem się tym podzielić. Powiedzieć kilka słów na temat dokładnie tego wejścia, ale też kilka słów ogólnie dotyczących tego momentu w dniu ślubu. Najbardziej niezwykłe było dla mnie to, że już wiedziałem wcześniej, że Sylwii bardzo zależy na tym, żeby wejść do kościoła razem z dziadkiem. Było to jej wielkie pragnienie i w dniu ślubu byłem naprawdę zachwycony, jak przyjechaliśmy z Michałem Sylwią pod kościół, a tam już dziadek był pięknie ubrany. Razem z babcią czekali na młodych, przygotowani. Było widać taką radość, było widać, że to jest naprawdę ważne też dla dziadka, że to nie jest jakiś przypadek, że akurat z nim wchodzi Sylwia do kościoła. I przed samym wejściem Michał był już gotowy, wchodził razem z bratem i szwagrem. To też jest fajny moment wejścia. Wchodzą sobie trzej tacy faceci zadowoleni, szczęśliwi. Natomiast chwilę później, jak już stają przed ołtarzem i jakby zaczynają łapać tą atmosferę miejsca, schola śpiewa pięknie, jest modlitwa, jest cisza, jest zamyślenie, nie ma rozmów, to nagle się okazuje, nie ma jeszcze wtedy księdza, i nagle się okazuje, że jest kilka minut, kiedy człowiek zostaje sam ze sobą. I wtedy młody pan po prostu ma okazję się zastanowić, co on w ogóle robi, gdzie on jest i co się dzieje. Widziałem po Michale, że na początku był bardzo radosny, szczęśliwy, że wszedł. Jak ksiądz przyszedł, to też się uśmiechnął, przywitał z nim. Natomiast później się odwrócili i zaczęła wchodzić Sylwia z dziadkiem. Ona oczywiście była w trochę innej sytuacji, bo czekając przed wejściem mogła sobie z dziadkiem tam porozmawiać, aczkolwiek często jest też tak, że zerkają już na siebie z bardzo daleka, szczególnie jak są wielkie kościoły, to ledwo siebie mogą widzieć pod światło, to nawet tej młodej pani czasami w ogóle nie widać. Natomiast udało się zrobić takie zdjęcie, kiedy wchodząc przez ten długi, długi kościół, bardzo spokojnie, bardzo z taką wielką gracją, dziadek spojrzał na Sylwię, Sylwia już patrzy z radością na Michała. Bardzo mi się to zdjęcie podoba, bo ono właśnie pokazuje, że ta droga przejścia, ta symbolika oddania tej wnuczki mężczyźnie jej życia jest dość długa i się właśnie kończy. To ostatnie kroki. No i tak naprawdę niesamowicie urzekł mnie ten moment, kiedy dziadek, oddając Sylwię Michałowi, dał jej na takiego pięknego buziaka. Ona się nachyliła do niego, on ją przytulił, dał jej po prostu super buziaka. Strasznie mi się to spodobało. To był taki moment takiej czułości, takiej delikatności, takiej wrażliwości. No, myślę, że absolutnie niezwykłe. Zazwyczaj w tych momentach niestety najczęściej to tato prowadzi młodą panią. Oni są bardzo zestresowani, jest jakieś takie napięcie, jakoś tak, co zrobić, żeby tylko uciec. Nieraz tak to wygląda, na szczęście nie zawsze. A tutaj po prostu dziadek chyba z racji już przeżytych lat i takiej mądrości wynikającej z doświadczenia z wieku po prostu był oczywiście był na pewno podekscytowany całą sytuacją, ale potrafił to wszystko zrobić spokojnie, z czułością, z delikatnością. Zadbał o każdy detal, był przygotowany wcześniej, jakby studził emocje. No, to było po prostu coś pięknego. Także myślę, że to zdjęcie jest jednym z fajniejszych, jakie mi się udało zrobić z wejścia do kościoła. I życzę każdej parze młodej, aby przemyślała sobie wcześniej to wejście, czy wchodzą sobie młodzi razem, czy właśnie ktoś wprowadza młodą panią, a młody czeka. Mi się wydaje, że ta symbolika, ten gest, ta chwila oczekiwania jest bardzo dobrym zwyczajem i bardzo mi się podoba. Jest to też naprawdę taka chwila zadumy i myślę, że warto to przeżyć. Dzięki wielkie.